Witam w prezentacji i montażu szóstego numeru Syreny 105 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy kolektor sący, uszczelkę kolektora, korpus gaźnika, pompę paliwa, komorę pływakową, dźwignię, kurek spustowy, uszczelkę filtra, trzy zapinki pokrywy filtra powietrza, filtr, pokrywę filtra powietrza, płytkę, wlot powietrza 1 i 2, wspornik 1 i 2, dolną część kartego silnika, naklejkę, korpus filtra powietrza, osłonę rozrusznika, przewód, wkręty i śrubki.
Thank you.
W tym numerze zostały dołączone kolejne części silnika, jego spodnia część i filtr powietrza. Po montażu części 6 numerów mamy zmontowane maskę, przednią część z grillem, przedni sterzak z tablicą, ramę przedniego zawieszenia z lewą częścią zawieszenia i kołem, kołpak i część silnika. Numer 6. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie modelu i informacje od wydawcy. Bond, minicar Bond. Mężczyzna w średnim wieku w kapeluszu na głowie, steczką w jednej ręce i parasolem w drugiej podszedł do swojego Bonda. Otworzył drzwi trójkołowca, odłożył teczkę i parasol na siedzenie pasażera i przekręcił kluczyk w stacyjce. Nic nie nastąpiło. W pojeździe panowała cisza. Księgowy o nazwisku Richards, bo to on jest bohaterem naszej historii, spróbował jeszcze raz uruchomić auto. Równie bezskutecznie. Może rozładował się akumulator? Richards postanowił wdrożyć procedurę awaryjną. Wysiadł z samochodu i podniósł pokrywę silnika, jego oczom ukazał się niewielki silnik pochodzący z motocykla. Motor, podobnie jak pojedyncze przednie koło, był przymocowany do stelażu. Jednostka napędowa i koło obracały się wraz z ruchami kierownicy. Po lewej stronie silnika znajdował się element o nazwie kopniak lub kopka. Wystarczyło odpowiednio mocno i krótko nacisnąć tę wajchę, aby uruchomić silnik. Czynność wymagała wejścia do komory silnika. Richards podniósł wysoko jedną nogę, niczym czapla brodząca w sitowiu. Kończyna mężczyzny zastygła na krótką chwilę w powietrzu, po czym stopa buta, wypastowany człowiek z kreacją z obciągniętymi palcami, skierowała się w dół i stanęła we wnętrzu ramy utworzonej przez przednią i dwie boczne ściany samochodu. Mamy zdjęcie i informację, że pierwsza seria modelu Bond Minecar była produkowana w latach 1949-1951. Pojazd napędzał dwusuwowy silnik Villiers o pojemności 122 cm3 lub 197 cm3. Na zdjęciu widać samochód podczas prezentacji w Utreście w Holandii we wrześniu 1950 roku. Mamy zdjęcie i informację, że w nieproporcjonalnie długim przodzie samochodu znajdował się silnik ze zespołem napędowym, pozostałą część przestrzeni zajmowały nogi kierowcy i pasażera. Nadwozie kończyło się gwałtownie za kanapą, proste mikrosamochody miewały zaskakująco dziwne kształty i także nazwę. Model na zdjęciu nazywano Bond Minicar, Minicar Marque A Deluxe Tourer. Pojazd został sfotografowany w 2011 roku na zlocie mikrosamochodów Bedy w Wielkiej Brytanii. Mamy zdjęcie i informację, że pod koniec lat 40. Europa powstawała z gruzu, a jej mieszkańcy się bogacili. Wkrótce rynek upomniał się o środki transportu indywidualnego i pojazd wygodniejszy niż motocykl, lecz tańszy od auta z prawdziwego zdarzenia. Zapotrzebowanie spełniał mikrosamochód, wiele jeździdełek wyglądało jak narysowane ręką dziecka. Takie wrażenie sprawiał również Bond Minicar. Na zdjęciu prezentuje się samochód Bond Minicar Mark F z 1959 roku. Oznaczenia literowe dodano do nazwy modeli w 1951 roku, kiedy na rynku pojawiło się drugie wcielenie Bonda, Mark B. Na zdjęciu widać całą rodzinę minikarów. W ciągu 14 lat produkcji 1949-1963 ogólna koncepcja pojazdu pozostała niezmieniona. Poszczególne modele różniły się detalami, takimi jak przetłoczenia błotników czy kształt grilla. Minikary nie były zbyt wygodne, a ich silnik niemiłosiernie hałasował. Mamy zdjęcie komory silnika minikara z 1959 roku. Kiedy zawodził akumulator, kierowca mógł uruchomić silnik motocyklową kopką widoczną po lewej stronie silnika. Mamy fotografię wykonaną w maju 1985 roku podczas wystawy zabytkowych aut, która udowadnia, że mikrosamochody przypominały wiele przedmiotów, niekoniecznie służących do przemieszczania się. Mamy dane techniczne Bond Minicar, mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami, ich spisem.
zdjęcie modelu, pokazany silnik po montażu i informacje co w kolejnym numerze, czyli elementy układu wydechowego i zapłonowego silnika. Osoby posiadające prenumeratę z trzecią przesyłką zawierającą piąty i szósty numer otrzymały model FSO Srena Sport. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.